Jesteśmy w miejscu, jak widzicie Państwo, paskudnym. Dziura na dziurze. W podobnym stanie jest jezdnia. Za chwilę przejdziemy bliżej drogi. Jest to dla nas chyba najważniejsza w tym roku inwestycja drogowa, do której Świdnica przymierzała się od lat. Brakowało nam przede wszystkim pieniędzy i to nie pieniędzy naszych, tylko pieniędzy zewnętrznych. Mamy uzyskaną promesę na dofinansowanie zadania. Mamy nadzieję, że za miesiąc, półtora zaczną się prace na odcinku ulicy Sikorskiego. Zaczynamy od Ronda Solidarności, czyli od dzisiejszego łącznika, a kończyć będziemy na ulicy Langiewicza, czyli dojdziemy do skrzyżowania przy Tesco. Przy technikum. I będziemy to realizować dwuetapowo. Plac budowy będzie jeszcze trwał przez kilka tygodni. Koniec prac jest przewidziany na 30 kwietnia. Jak Państwo widzicie, zakres prac bardzo szeroki. Już widać po krawężnikach, że prócz tego, że będzie wykonany pas drogowy, będą też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie. Zagospodarujemy w ten sposób odcinek od tego miejsca, w którym się znajdujemy, aż do ulicy Kopernika, komunikując w ten sposób zarówno Zarzecze już z wylotem na Wrocław, jak i udrożniając całą strefę przemysłową, która powstała na bazie dawnego majątku Świupów. W tym miejscu robimy pierwszy duży krok w stronę zmiany polityki mieszkaniowej w mieście. Jak Państwo wiecie, dostaniecie też obszerny materiał na temat diagnozy tego, co w tej chwili w mieście się dzieje w polityce mieszkaniowej, czyli dzieje się niewiele. Jak Państwo wiedzą, mamy ponad 300 rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego. Czyli lokale socjalne to te o nieco obniżonym standardzie, nieco mniejszej powierzchni i zdecydowanie niskich czynszach. Tutaj w tym miejscu planujemy adaptację tego budynku, który Państwo widzą, na lokale mieszkalne, czyli na tak zwane dawne mieszkania komunalne z czynszem, który pozwala na pokrywanie kosztów eksploatacji i pokrywanie kosztów remontowych. Z takiego wstępnego oglądu wynika, że możemy tutaj stworzyć około 30 mieszkań, może nawet 35. To będzie zależało od tego, jaki projektant zaproponuje układ. Miejsce jest o tyle dobre, że jest trochę odsunięte od szosy. Można tu stworzyć podwórko z parkingiem, czyli zagospodarować ten teren pod cele mieszkaniowe, włączyć teren, kawałek chociaż terenu dawnego Dolmebu do miasta, bo jak Państwo wiecie, przez lata było to miejsce puste, martwe i przede wszystkim bardzo nieestetyczne. To jest projekt, który będziemy chcieli zrealizować w tym roku. Jest on o tyle prosty, że po szerokich konsultacjach doszliśmy do wniosku, że nie chcemy tego miejsca za bardzo zmieniać. Wręcz przeciwnie, chcemy mu przywrócić taki kształt, jakiego nabrał prawdopodobnie w roku 1936, bo z tej dokumentacji fotograficznej, jaką posiadamy, wynika, że w tym właśnie momencie był tu wprowadzony zbiornik wodny. To, co Państwo widzicie, zabetonowany na środku. To był dawniej zbiornik z czymś, co trudno nazwać fontanną. To był raczej taki pojedynczy tryskacz, ale nadawał takiej atmosfery temu miejscu. I co my chcemy z tym miejscem zrobić? Miejsce zostało wskazane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.
Więc chcielibyśmy to zadanie zrealizować rzeczywiście do końca roku. Ponieważ mieliśmy mieszane odczucia do projektu, jaki został przygotowany jeszcze w roku ubiegłym, a projekt zakładał zagranitowanie tego miejsca, poprosiliśmy o konsultację grupę osób, które uważamy, że na czym jak na czym, ale na estetyce przestrzeni miejskiej znają się najlepiej. Byli to architekci, urbaniści, byli także nasi świdniccy artyści plastycy, osoby z autorytetem i z doświadczeniem. I z tych naszych konsultacji wyniknęło jedno, że najlepszym rozwiązaniem dla tego miejsca będzie właśnie historyczne odtworzenie. Z pewnymi jednak modyfikacjami, ponieważ tak, na pewno odtworzymy zbiornik wodny, prawdopodobnie te otwory, które Państwo widzą zalane, to jest dostęp do zbiorników wodnych. Zobaczymy, czy da się je odtworzyć, uruchomić. No ale jest to na pewno znak, że pod nami znajduje się instalacja wodna, a że raczej większość tej niemieckiej jeszcze instalacji była w dobrym stanie, liczymy na to, że uda się to uruchomić. Odtworzymy układ alejek. Dostaniecie Państwo w tych materiałach również fotografie tego miejsca przedwojenne. Będziemy odtwarzać alejki w nawierzchni szutrowej, czyli tak jak było to zrobione pierwotnie. Do tego układu, który istniał, dodamy tylko jedną rzecz. Zobaczcie Państwo, tu jest taka wydeptana ścieżka, którą bardzo dużo osób przechodzi, więc dobudujemy tutaj jeszcze jedną alejkę. Jesteśmy w miejscu, które wygląda dzisiaj, no tak jak wygląda krajobraz księżycowy, natomiast jest to teren największej inwestycji w Świdnicy, jaka w tej chwili się rozpoczęła, największy miejski wydatek. Moim zdaniem inwestycja, którą miasto rozpoczęło o 10 lat za późno. Dlatego, że brak terenów pod budownictwo jednorodzinne w Świdnicy doprowadził do tego, że tych, którzy chcieli w Świdnicy budować domy, wyssała nam przede wszystkim gmina Świdnica, gmina wiejska Świdnica, ale także gmina Marcinowice, gmina Jaworzyna, bo miasto nie oferowało przez ostatnie lata żadnych działek budowlanych. Tutaj, w tym miejscu, potencjał jest bardzo duży, bo powstanie tutaj bardzo duże osiedle mieszkaniowe, ale żeby zacząć sprzedaż działek i żeby inwestorzy mogli tu budować, potrzebne były wszystkie zbrojenia, bo teren był, ale niestety brakowało tutaj podstawowych mediów, stąd tak duży zakres finansowy zadania. Mamy mówić o jakimś miejscu na Kraszowicach, które w sposób, jak Państwo widzicie, dużo prostszy i mniej kosztochłonny można zaadoptować w taki sposób, żeby było to miejsce przyjemne dla mieszkańców, to jest naszym zdaniem to miejsce. Ono kiedyś doczekało się jakichś niewielkich inwestycji, ale jak widzicie, dzisiaj wygląda to dość skromnie, byle jak, i chcielibyśmy doinwestować ten właśnie plac z różnych względów. Jest przygotowany teren, jest to też miejsce łatwo dostępne dla wszystkich części Kraszowic. No i marzy nam się, żeby tu powstał ładny plac zabaw i takie miejsce, o które apelują mieszkańcy, czyli jakieś miejsce do grillowania na przykład. Na pewno trzeba byłoby tutaj zadbać o niską zieleń, no i o tą małą architekturę, która dzisiaj no, wygląda tak, jak wygląda, czyli niespecjalnie. Poza dokumentacją na ulicę Kraszewicką zlecamy w tym roku też dokumentację na przebudowę ulicy Przyjaźni, zwłaszcza w zakresie konieczności zmiany geometrii drogi na wysokości wyjazdu z mostu we wnętrze ulicy Kraszewickiej, jak również chcemy uzyskać właściwą skrajnię pionową pod wiaduktem. W tej chwili, przypomnę, mamy tam ograniczenie przestrzeni przejazdu do 3,6 metra.
Po obniżeniu niwelety uzyskamy pełne 4 metry, czyli ruch normalnie wszystkich pojazdów normatywnych będzie się mógł tutaj odbywać. Głównym elementem remontu ulicy Wałbrzyskiej jest budowa ronda. Jak Państwo wiecie, to jest miejsce, w którym wiele zdarzeń drogowych nieprzyjemnych się dzieje. Na szczęście nie tragicznych, ale bardzo dużo stłuczek, a przede wszystkim miejsce, które, gdzie zderza się w godzinach rannych i popołudniowych ruch z miasta poza Świdnicę i ruch z miejscowości, z gminy wiejskiej do miasta, czyli przemieszczanie się ludzi do pracy, do szkoły, i to powoduje, że wjazd na ulicy Wałbrzyskiej, czy od strony Witoszowa, czy od strony ulicy Polna Droga, jest bardzo trudny. No i wtedy właśnie dochodzi często do tych nieprzyjemnych kolizji, do stłuczek, niepotrzebnych nerwów, a natężenie ruchu z roku na rok rośnie, choćby ze względu na rozwój osiedli mieszkaniowych i na rozwój Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, do której też bardzo dużo osób już w tym momencie dojeżdża.